Kiedy poznajemy jakąś nową osobę i wchodzimy w nowy związek, to jest zupełnie normalne, że możemy być trochę zaślepieni przez motyle w brzuchu i mieć trochę wyidealizowany obraz tej drugiej osoby. Ale żeby w tym całym zaślepieniu nie wpaść w jakąś bezdenną przepaść i uniknąć wielu rozczarowań i niepotrzebnych kłótni, warto już od samego początku dobrze poznać naszego partnera i zobaczyć, jakie on ma przekonania na temat życia albo na przykład planów na przyszłość. Dzisiaj przedstawiam 7 kwestii, które według mnie warto przegadać na początku każdego związku. Zapraszam. 1. Czy chcecie mieć dzieci? Oczywiście kiedyś w przyszłości, niekoniecznie na 5. randce. Są osoby, które kategorycznie nie chcą się mnożyć, są i takie, które nie wyobrażają sobie nie mieć rodziny. Kiedy czujesz, że zaczynasz się angażować i druga osoba ma tak samo, warto przegadać ten temat i zapytać o przekonania drugiej strony, także co do ilości dzieci. Pozwoli to uniknąć totalnej katastrofy po kilku latach związku, kiedy temat w końcu wypłynie na wierzch. A tak, mając taką informację od samego początku, wiesz, jakie opcje masz przed sobą. Nawet jeśli nie są zgodne z twoimi oczekiwaniami, możesz podjąć decyzję, zostaję w tym związku, czy zmieniam swoje plany. 2. Czy kiedyś w przyszłości chcecie wziąć ślub? Cywilny czy kościelny? Jeśli masz ogromne marzenia o hucznym weselu albo o przysiędze przy ołtarzu, to warto tę kwestię obgadać na początku i w razie niezgody mieć możliwość podjęcia decyzji. Czy bardziej zależy mi na tym konkretnym partnerze, czy na swoich przekonaniach? 3. W jakim miejscu kiedyś chcecie zamieszkać? To dotyczy zwłaszcza sytuacji, kiedy pochodzicie z dwóch odległych miejsc. Jeśli dla jednej ze stron jest to bardzo istotna kwestia, to warto o tym wiedzieć od samego początku. 4. Czy chcecie zamieszkać ze sobą przed ślubem? Czy może taka opcja w ogóle nie wchodzi w grę dla twojego partnera i musisz się nastawić, że tak naprawdę poznasz go dopiero po ślubie? 5. Jakie macie plany i marzenia związane z waszą karierą? Ustalenie takich rzeczy jest ważne, zwłaszcza wtedy, kiedy co najmniej jedno z was ma kontrowersyjny zawód, który na przykład wiąże się z wieloma wyjazdami. Nie każdej kobiecie może podobać się, że jej mężczyzna będzie żołnierzem, a mężczyźnie, że jego kobieta ma plany zostać stewardessą. 6. Czy możecie wychodzić osobno na imprezy, koncerty, wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi? Oczywiście zachęcam do tego, żeby nie ograniczać swojej wolności i pozwalać swojemu partnerowi na dowolne wyjścia, ale ustalenie jasnych zasad na samym początku pozwoli ograniczyć niedomówienia na tym polu i zmniejszyć ilość kłótni. 7. W jaki sposób wydajecie pieniądze? Finanse to punkt zapalny w wielu związkach, więc tym bardziej warto to ustalić. Czy dobrze się czujesz z tym, że za każdym razem to partner za ciebie płaci? Czy właśnie tego od niego oczekujesz? A może źle się czujesz z tym, że to ty stawiasz na randkach? To mogą być delikatne tematy, ale jednak od samego początku warto je ustalić i powiedzieć swojemu partnerowi, jakie ty masz przekonania na temat pieniędzy, zamiast zaciskać zęby i pozwalać sobie na coś, co ci nie odpowiada. Oczywiście w dalszej fazie związku, kiedy razem zamieszkacie, będziecie mieć razem dzieci, decyzja o tym, na co będziecie wydawać pieniądze, będzie dużo bardziej poważna. 8. Oczywiście zaznaczam, że wszystkie te kwestie warto ustalić, jak już trochę się znacie i widać, że oboje macie wobec siebie jakieś plany. Pierwsza randka niekoniecznie nadaje się do tego typu rozmów. Jeśli zainspirował Cię ten film i chcesz więcej tego typu publikacji w przyszłości, to zachęcam do subskrybowania tego kanału. A po więcej wiedzy na temat budowania trwałego i szczęśliwego związku, zapraszam do zapoznania się z moim kursem Jak budować i naprawiać związek, który można znaleźć od ręki na stronie kursy.jakzdobywać.pl. Zajrzyj tam już teraz. Do następnego razu. Robert Marchel.